Awe legiony sława i chwała, z tej strony młoteczka, na waszych ekranach historie z życi wzięte. Ze mną dzisiaj jest Miron. Jestem. I są ze mną czatełki, tutaj gdzieś w tym miejscu. Słuchaj, umawialiśmy się na dziś na kręgle. Zapomnij o Samancie, musisz wyrwać się z domu. I co? I kolejny odcinek z przygód Wincentego, który właśnie wybiera się na kręgle ze swoim przyjacielem, który nie chce się z nim macać. Ale z jednej strony mówi zapomnij o Samancie, a z drugiej strony sam ci nie dam. Grzesiek ma rację. Muszę zapomnieć o Samancie. No to, ale o niej napamiętał się, przez tydzień się napamiętał i 2 tygodnie przerwy. Jest taki w ogóle zrezygnowany. Od dawna nie grałem w kręgle. To powinno być zabawne. Ja mam nadzieję, że zagram w kręgle głową Grześka po tym, do jakiego stanu doprowadził mi chatę i mój komputer. To ja tylko coś przekąszę i śmigam. Ty, a jak on miał tam tajne dane w tym kompie i Samantha mu wykradła? Może. I teraz będzie szantaż. Na pewno, albo gołe foty z Tindera czy coś. Nie wiem, czy jest Tinder na komputer? Czaty mi pomagają, nigdy nie korzystałam z tej aplikacji. Co, Kinder? Kinder to jeszcze gorsza aplikacja niż Tinder, zapewniam cię. A skąd to wiesz? Bo koleżanki mają Kinder. I wiem, że boli. Szczególnie po 9 miesiącach, o, dokładnie. A potem 18 lat, tak? Umiejętności kulinarne rozwijają się. Wincenty zdobywa 1 punkt gotowania. Oprócz tego uczy się przyrządzać nowe danie. Tak w ogóle to ja bym chciała wam powiedzieć, że po tych 7 latach YouTube'owania i jakiegoś czasu streamowania, bo nie jestem w stanie określić, jak długo streamuję, to jest takie cudowne, że wy się rozmnażacie, i są już dziewczyny, które porodziły dzieci, zajmują się tymi dziećmi i z tymi dziećmi te moje live'y oglądają. I to jest bardzo fajne, że pomimo tego, że ja mówię, że dzieci bym rzuciła na grilla, to one się boją zaryzykować. Znaczy nie boją się zaryzykować. Aj, chciałam powiedzieć coś mądrego, wyszło jak zawsze. Pozdrawiamy kocura Burego, który właśnie przybył wiernie służyć cesarzowej. Dobrze, to ja zjem tylko spaghetti. I idę na kręgle. I twoje zdrówko również, Agata Besta. Rozmnażamy się jak użytkownicy Tindera. Nie, jak użytkownicy Kindera właśnie się rozmnażacie. Ale nie, to jest naprawdę bardzo fajne, że pomimo tego, że macie w życiu wiele zmian i dzieje się bardzo dużo, to wciąż przychodzicie na live'y, wciąż oglądacie. A to co mu tutaj przylazło? Elżbieta Wyspa. To jest chyba nastolatka, więc ja nawet tego nie będę dotykać. Nastolatka? O matko, i nie jest zbyt urodziwa. Tak wygląda. Jest nastolatka, ma inną sylwetkę. To są te czasy, kiedy jeszcze Simsy rozróżniały nastolatki od dorosłych. Dobrze, transport. Tylko gdzie ja miałam na te kręgle jechać? Do kręgielni może. Ale jakiej? Chyba, że jest tylko jedna. Taksówka poproszę. I twoje zdrówko również, kocurku. Sandały Jezusa, twoje zdrówko również. Kura! To ja cię 7 lat oglądam, uwielbiam. Serię z chłopakami The Sims 3. A jeszcze się nie rozmnożyłaś, wszystko przed tobą, ale mam nadzieję, że jak się rozmnożysz, to będziesz razem z dzieciakiem oglądać. Otoczenia, historia Wincentego. Aha, no dobrze. Galeria jest gwiezdna kręgielnia i nie ma innej kręgielni, więc idziemy. Ty nie tańcz, ty do kręgielni zasuwaj. I cała niedziela zleciała. Ja nie wiem, jak on to zrobił. I te piękne ekrany ładowania. Wciąż bardziej cieszą niż te z czwórki. Albo te z trójki, co były te quizy w środku, co trzeba było klikać. To było takie głupie, przecież przez to gra jeszcze wolniej się ładowała. No ale to zrobili po to, żeby właśnie umilić czekanie na ładowanie. Umilić. Takie jak granie na czekanie. Dokładnie. Jak można grać na czekanie? Przecież czekan służy do wspinaczki. Albo do bicia innych. Co mu to jest tak krzywo? Co jest, stary? Już zaczęliśmy grać w kręgle. Przyłącz się do zabawy. Jaki w ogóle nerd! Ty, on wygląda troszeczkę jak młody Bill Gates, popatrz. No. Może programował tego satelitę, wiesz.
Może. A może to jest taki, wiesz, easter egg tutaj. Jak on się nazywa? Szarak Mądrala. Szarak, o. Szarak, czyli to jest jednak kosmita. Tak. Serdeczne pozdrowienia, Wincenty. Okej, on brzmi, jakby miał zatwardzenie, nie był bogaty, ale wszystko przed nimi, słuchajcie. I twoje zdrówko również, sandały Jezusa. Wybacz, ja nie mogę się rozmnażać, więc nici z kolejnego pokolenia. Ja się łączę z tobą w nie mogę się rozmnażać, ba, nawet nie chcę. Ale słuchaj, są inne trolle, oni się rozmnożą, odwalą całą robotę za nas. Także sandały, nic straconego. My będziemy miały po kocie. No to gramy w kręgle. To ja tutaj, graj. Co mam, sama ze sobą w końcu? Gdzie jest jakaś obsługa tej kręgielni? Co tu się wydarzyło? A, czyli została ci na samym końcu. Co oni mi tak zabrali wszystkie? Patrz, jeszcze ta próbowała mi ostatnią ukraść. Stary, fajnie, że udało ci się wyrwać, zwłaszcza po wczorajszej zadymie z Samantą. Naprawdę nie chcę teraz o tym rozmawiać, Grzesiek. Myślałem, że lubię Samantę, ale nie spodziewałem się, że będzie nalegała na... Aha, bo to No Vincent. tak, ja właśnie się czekałam, aż kapniesz się. No ale czytaj, czytaj, czytaj. On się zaraził od Billa Gatesa jego chorobą bycia bogatym. Nalegała na małżeństwo po 3 tygodniach znajomości. I pozdrawiamy sandały Jezusa, bijemy jej zdrówko, mam 3 koty, gorzej niż prezes. A, to słuchaj, może jeszcze doczekamy się 500 plus na koty, to będziesz miała jeszcze 2. A ta co tutaj robi? Alicja, patrz, kolejna na mnie leci, na mój hajs. Czyli zapomnij o Samancie, pogadajmy o Samancie. Tak, dokładnie. Czemu ona tak kręci tą głową? Ta, daj spokój, Samanta to przegrana sprawa. Chyba tak. Przegrane jak moje kręgle. O, uwaga, Bill Gates. Ach, łabędzi śpiew tego, kto opiera się miłości. Ale sednem sprawy, o którym dotychczas wspomniano, wydaje się kwestia zasobności twojego portfela. No, wiadomo, że Samantha na hajs leci. Stary, Szarek ma rację. Jej na bank zależy tylko na twoich simoleonach. Wicek, nie rozglądaj się teraz, ale ta dziewczyna przy barze kawowym jest naprawdę śliczna. Aha, czyli Samantha zło poleciała na portfel, ale dziewczynę przy barze kawowym można poderwać. Ty, słuchaj, a może byś zamówił filiżankę? No to już. Nie mogę, bo jakaś ładna blondynka tutaj coś zamawia. Bogu, miła centymetr! Gdzie ona ma centymetr? Nie przespałabym się z nią za skarby świata, słuchajcie, bo zaraz by Bo wyciągnęła i zmierzyła. co, że tylko centymetr jej wejdzie, czy? Albo widzi tylko centymetr w każdym facecie. Poproszę jedną kawę i och, tak mi wstyd, zgubiłem swój numer, więc może mógłbym dostać twój? Ja pierniczę! Bolało, jak spadłaś z nieba? Tak, upadłam na głowę, że jeszcze z tobą rozmawiam. Czy coś w ten deseń? Najgorszy podryw, po prostu poziom Johnny Bravo. O, sandały Jezusa, twoje zdrówko również. Może nie na hajs, a na małego siusiaka. No, leci się raczej na dużego. Tak, myślałam. A, to teraz ja. Bo ona jest taka piękna i śliczna. Dam ci mój numer pod jednym warunkiem. Nigdy nie powtarzaj tego tekstu. O, ona ma mózg. Zaimponowała mi. Załatwione. To za darmo. Firma stawia, a potem ja ci postawię. I co? I dała ten numer telefonu, tak po prostu. Madzia Gesslerowa, tam wszyscy chcą ogłosić Wincentego z kasy, to wiadomo. O, pewnie mu dała numer pizzerii zamiast swój. Maniteusz, za 8 dni mojej urodzinki będę miał, uwaga, uwaga, 12 lat. Nie przyznawaj się nawet. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pamiętaj, masz 13, bo inaczej na YouTube nie będziesz mógł wchodzić. A mogę ją poderwać jeszcze kawałek? Flirtuj. Sugestia tam. Jestem bogaty, więc mi wolno, nie? Stary, mów jak poszło. Dostałeś jej na miary? To dziwne, ale tak, dostałem. Wspaniale! Skoro nie zamierzasz do niej dzwonić, chętnie wezmę od ciebie ten numer. Jasne, Jasne. no tak. Patrz, on się wyręcza.
Nie mów, że odda ten numer po prostu, tak najzwyczajniej w świecie. Nie No. oddawaj ani kawałek, idę się wylać. Ten mój przyjaciel Grzesiek też jest jakiś lewy. Mogę zrezygnować z przyjaźni z nim? Odruchowo z przyzwyczajenia chciałam kliknąć w babski kibel. A to są Wiesz. te czasy, gdzie jeszcze się nie określi... Znaczy nie musiało określać swojej pci, tylko to było zdefiniowane z góry, więc... Wiesz, tak się zintegrowałam z postacią, że chciałam od razu do dziewczyńskiej. Mam dość kręgli, chłopaki. Kto ma ochotę na bilard? Ja. Siema, pigusku. Popatrz, faceci cały czas grają w kule, w kulki, nie? Nie? Przyłącz się do Grześka. Najpierw musiałam odcedzić kartofelka, bo jeszcze bym tam nasikała koło tego bilardu. No i oczywiście myślę tylko o hajsie. Smutna foka, już widzę, jak przychodzi do młoci i Mirka Panska na Uwidzę Głosy. Zapraszamy, bierzemy. Nagram z nim wszystkie odcinki. No i co? I grają w kulki. O, patrz, przyłączy się. A nie, co? Jest załamana i zażenowana naszą grą. Jak wy gracie w ogóle? Co wy umiecie grać? Zaraz weźmie i sama pokaże. Wygra z nami wszystkimi. Muszę lecieć, miło było cię poznać, Wincenty. Czyli leci na mnie, a nie na Grześka. Zresztą kto by leciał na Grześka? Ma tak kiepski ryj, że dzięki. Już lepiej jakby poleciała na Billa Gatesa. Ja wygram w te kulki. Stary, dopiero co zakończyłeś jeden związek. Chyba nie chcesz się wikłać w następny tak szybko. Lepiej oddaj mi numer Natalii, a ja pozbędę się go za... Co? Pozbędę się go... Pozbędę się go dla ciebie, dobra? No to nie, to jest mój numer, wypad. Co za koleś w ogóle? Sandały Jezusa. Widzę, że Wincenty lubi macać Billa, on wszystko lubi macać. Chciałbyś, kolego. Zaraz się pokłócą o dziewczynę. Siema, kwaśniak. No, faceci wolą patrzeć, kto trafił w dziurkę. Zawsze. Muszę was pożegnać, koledzy. Zaraz puszczają kolejny odcinek Mgławicy Galaktyki. Kapitan Xavier musi uciec z więzienia łowców nagród z Natu. Powodzenia i niech moc będzie z wami. Live long and prosper. Odpowiem mu w jego języku. Jak chcesz, do zobaczenia innym razem. Do widzenia, szarak. Mam nadzieję, że wygram. No co zepsułeś? Przegrywałeś, to dlatego wszystko zmiotłeś. Jeszcze mu komplementy prawisz? No chyba nie. Mogę mu przywalić? O, Bogusik go przedstawię. Idź pogadaj z Bogusią. Grzesiu, chodź na barabara w wannie. Ale Grzesiu nie chce. O nie! To ta raszpla z jakimś innym przyszła. Z Jankiem Kolcem. Nie rób wielkich oczu, ale Samantha właśnie weszła z twoim najlepszym przyjacielem Jankiem. Po prostu Samantha lubi kolec. No i co? Kobieta bez kolca. Dostaje... rozwodnionego stolca, czy coś. No i co mnie obchodzi? Janek Kolec? Nie mogę uwierzyć, że jest głównym konkurentem mojej firmy. A, że jest z głównym konkurentem mojej firmy. A mówiła o małżeństwie jeszcze wczoraj. To absurd! Dopiekę jej flirtując z trzema innymi dziewczynami. Mojego absurda proszę w to nie mieszać, świętej pamięci. Ja z wszystkimi zaflirtuję i oczywiście, że dopiekę. Ale po co jej dopiekowywujesz, skoro tak naprawdę, na dobrą sprawę, ona cię nie obchodzi? Będzie flirtować, a wejdzie jeszcze tamta kawiarka, nie? Dokładnie, zagwiżdżę na nią, będę kulturalna, wiesz. Jak prawdziwy dżentelmen zagwiżdża na kobietę. To jest najlepszy flirt, polecam. No zagwiżdż na nią w końcu. A patrz, to jednak nie jest chyba nastolatka, bo mogę z nią flirtować. Przyjrzyj się Simowi. Czy to się liczy jako flirt? Nie. Flirtuj. To sugestie jej powiedz. Cześć, chodzi za tobą prokurator. O,
biorę, ty. Czy ty jesteś Wincenty Kotwica, milioner i prezes firmy? Wydawało mi się, że jesteś nieco wyższy. A mi się wydawało, że masz większe cycki, a jakoś ci nie wypominam. Flirtuj, uwodź. Każda go spławi teraz. A, oczywiście. Hej, uważaj! Przyszłam tu pograć w kręgle, a nie dostać nimi po głowie. O, patrz, nie zalicza mi w ogóle. Z trzema dziewczynami nie mam trzeciej dziewczyny do poflirtowania. To co, utknę tu na zawsze. I twoje zdrówko pepsiak również. Zawsze laski z krótką sukienką są łatwe w tych Simsach, a widzisz, a jednak nie wszystkie. O, jest trzecia. Ja sobie hamburgera zjem w międzyczasie. Kto to jest? Ta łapią szybko, bo ona pewnie tylko jest taka przechodnia. Dobra. Larysa Moneta i Laura Jałowiec. Laura Jałowiec jest mocno średnia, Larysa Moneta również, ale Moneta to ma chociaż dobre nazwisko. O, masz obejmij, popatrz. Tam. A, widzisz, bo tutaj jest jakaś chemia. Słodkie słówka. Zostaw tego hamburgera, musisz z dziewczyną poflirtować. Siema, upiekłem już mięso. Teraz mogę, nie wiem, wrzucić na rożen ciebie. To są słodkie słówka. O, no też nie chcę. Zostawiłam swój numer telefonu w domu. Poczekaj, pójdę po niego. Ale na mnie by to podziałało, dlatego że ja nigdy nie pamiętam swojego numeru telefonu, więc u mnie to była prawda. O nie, patrz, przyszła tutaj. Idź mnie stąd. To było żałosne. Nie potrafisz się z tym pogodzić, prawda? Nie masz pojęcia, jak bardzo ze mną zadarłeś, ale teraz już za późno. Jestem z Jankiem i on wie, jak należy traktować damę. No, bo ty mu dajesz, więc jesteś damą i teraz możesz do niej wrócić. Znaczy do niego. Mogę dać jej wpysk? Nie mogę jej kliknąć. To zobaczysko. Walcz. Szturchnij. Wiesz co, ja zostaw tego hamburgera. Przypuszczam, że ona coś mu wykradła z tamtego kompa. Na pewno. I teraz sprzedała temu. Ona mu nie jedno sprzedała, coś czuję. Czemu nie mogę jej walnąć? Bo sobie poszła. O stary, to było mocne i nie mówię o tym, co się stało z Samantą. Tak wiem. Ale przynajmniej dostałem numer Natalii. W każdym razie chyba wrócę teraz do domu. Na razie, kolego. Siema, ja też spadam. Aha, zapomniałem ci powiedzieć, że zapisałem cię dziś na serwis randkowy. Teraz będziesz mieć panienek na tony. Dobrej zabawy. Lepiej mieć panienek na tony niż jedną panienkę, która waży tonę. Ale o, to... woman in red dress, zobacz. Jest. Co takiego? Dzięki za ostrzeżenie. Do zobaczenia. Rozdział drugi. Minęło trochę czasu, odkąd ostatnio grałem w kręgle z chłopakami. W kręgielni pojawiła się Samanta wraz z moim rywalem Jankiem Kolcem. Możemy czytać stolec? Jankiem Stolcem? Dobrze. To kto komu będzie ten? To ja, Janek będzie stawiał Samancie? Tak. Jak u szejków arabskich. Wszystko się zgadza. Tylko że odwrotnie. Tak. Nie, to jednak zrujnowało ten wieczór, a stanowcza odmowa dziewczyn, z którymi próbowałem flirtować. Przynajmniej mam numer ślicznotki, która zaparza kawę przy barze. Wydaje się bardzo miła. Przed chwilą zaparzała kawę przy barze, a później będzie się z tobą parzyć jak kawa. O, kolega go w Tinderze zainstalował, tak, byle, dokładnie. Byleby mu kasa z konta nie wyparowała w ten sposób. Dokładnie. Zadzwoń po taksówkę. O, do domu. Kolega go w Kinderze zarejestrował, tak. O, tak, pewnie sprzedała mu HiFi jakiegoś Adidasa. Wcale by się nie zdziwiła. Tutaj to się powinno Simder nazywać. Zapamiętamy. Do domu. No, do domu. Isio,
Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ten człowiek nie powinien się Samantą przejmować, ani panem Stolcem, poukładać sobie życie, a dopiero później myśleć o podrywaniu kogokolwiek, a nie o jakichś nataliach, genitaliach, za przeproszeniem. To wielka szkoda. Poszedłem na kręgle, by poprawić sobie humor, a w rezultacie dostałem kosza. Zabierz ten kursor. On coś tam nie mówił, doczytałem. Że całe szczęście ma numer od Natalii i tak dalej. Zjedz obiad. Spaghetti. Będzie do końca życia jadł spaghetti, bo nic nie potrafi innego ugotować. O, a to co? A to kto? Augusta Rycerz? A ty kim jesteś do cholery? Wygląda na to, że wreszcie dotarł stół bilardowy Hall, który kupiłem na aukcji internetowej. A, to kurierka taka. Z kurierką też mogę zaflirtować. Przyjrzyj się Simowi i daj jej napiwek. Napiwek to najlepszy flirt w tej grze. Naprawdę? Ach, jesteś super, Vincent. Nie wzięła hajs i poszła, no to tyle z flirtowania. No ale przynajmniej im przyniosła stół bilardowy. Wyłącz muzykę. Tylko najpierw się posilisz. Tutaj wstawię ten stół. Kto mi tam wydzwania jeszcze? O rety, ktoś zawraca tyłek. O, patrz jak idealnie. To ja pod prysznic. I co? Chcę jakąś maszynę do ćwiczeń. Da się zorganizować. To mu zablokuje tutaj. Da się bardziej zorganizować niż gra za 800, chociaż grę za 800 też już można zorganizować. No to już. To co, on się tam tak nagadał i co? I nic. I nic, bo to ktoś po prostu zadzwonił, bo mu się nudziło. Grę za 800 sobie wstawię tutaj, bo już nie mam miejsca za bardzo. Gdzie indziej. Czy może inny kolor mu kupię? Mogę niebieski albo niebieski. To wezmę niebieski. I co tam jeszcze było? Maszyna do ćwiczeń, tak? Nie widziałem. Maszyna do ćwiczeń. To też weźmiemy tą najdroższą i postawimy mu o tutaj. Będzie mógł biegać i patrzeć. Znaczy pytanie, czy on z tego będzie mógł zejść. To zrobimy o tak. W ogród będzie sobie zaglądał. I tutaj, żeby wam nie przeszkadzało, że po barierkach macham. O, proszę. Działa? Działa. No to teraz mu się chce... O, rety. On nigdy nie ma dosyć. Do spania, Wincenty. Wyda całą kasę i... A to mu spłonie, bo mu podpali ta głupia torba. Co ja powiedziałam? Queen Moonlight. Pewnie będzie tam 18-letnia Kasia. A jak przyjdzie, to się okaże, że 50-letnia Halinka. A, no tak, zawsze. Zawsze tak na Tinderach jest. Podobno. Ja nie wiem, nie kojarzę. Mefedron, co to są za bogacze? To jest historia Wincentego i on ma milion hajsu. I wypróbował już swój piękny stół. Ale jak on ma 50 twarzy Greya piżamę, Love Me Like You Do. Oglądałem 50 twarzy Greya, więc wiem, że on w takiej chodził. Tu ma w ogóle komnaty tortur prawie. Się wszystko zgadza. I znowu jest głodny. Naprawdę kupiłby sobie jakąś opiekunkę, pokojówkę, która mu gotuje też. Ale wiesz, że... Omleta sobie zrobię. Prawie wszystkie kobiety, które oglądały 50 twarzy Greya, to wegetarianki. Bo przychodziły z warzywami do kina, nie wiedzieć czemu. Nie wiem, taki ten film długi, że musiały się posilać w trakcie? No podejrzewam, że tak było. Oddaj na makulaturę. Czy ja mam taką siłytłanę sprzątającą codziennie, czy ona tylko raz przyszła do mnie? Nie, no przyszła drugi raz, więc chyba będzie... A, no dobrze. Uderz. O, patrz. O, jest. Zdrastwój! Co to? Rakieta Fucha, co? Ona ma na imię naprawdę rakieta? On. Okej. Okay. I się kiwa, no, jakby witaj. Był właśnie po mefedronie. Patrz, jak mu łysieje tutaj już, biedny. Idź, przywitaj go.
Zrezygnuję z dziewcząt i przerzucę się na chłopców. Ależ on jest wkurzony na wszystkich. To sobie z nim pogadam. Chyba, że ja zadzwonię do tej Lasencji i zabiorę ją na randkę. Słuchajcie, następna rzecz, na którą zbieramy hajsiki, donajciki, to jakiś tam gębofon, gębomat, na którym będę mogła ćwiczyć przed live'em. I wtedy się nie będę tak przejęzyczać. No właśnie. Piegusek, coś czuję, że gdyby te warzywa mogły mówić, to by te wszystkie kobiety szantażowały. Może by tak było. No ja sobie pogram z nim. Mam nowego przyjaciela. Rakietę. Chciała mnie zjeść, tylko nie tą stroną, czy tak. Co? A patrz, rakieta też nas nie lubi, pomimo że mamy milion hajsów. To pokazuje, że przyjaźni nie da się kupić. Pepsiak, Świetłana to moja matka. Pozdrawiamy mamusię bardzo serdecznie w takim razie i cieszymy się, że możesz sprzątać u miliardera. Pewnie miliarder dużo płaci. Weź mnie, wyłącz tą muzykę. Pamiętam, że do dwójeczki był taki mod, który sprawiał, że Simowie nigdy nie włączali telewizora i radia tak sami z siebie. I znowu głodny. On nic, tylko żre i tańczy. Zjedz drugie śniadanie. Chili con carne, proszę. Zjadłabym chili. Natalia dała mi wczoraj swój numer. Myślę, że zaproszę ją na randkę do parku przy urwisku, ale najpierw muszę się przebrać. Do parku przy urwisku, aby co to będzie mógł ją zepchnąć, jak tak, coś pójdzie nie tak. Dokładnie. To mam zaprojektuj ubranie? Przebierz się. Przebierz się wy. Ubranie wizytowe? Nie, to chyba zaprojektuj ubranie. Ubranie codzienne. Tylko najpierw się najedz porządnie, żebyś nie poszedł na randkę i nie stwierdził, to jestem głodny, idę do domu. Co mu mogę założyć? Natomiast same jakieś takie ubrania, albo sportowe, albo Bill Gatesowe. O, tu wygląda na biedaka, który sprzedaje na stadionie. Idealnie. Dlaczego na tym poprzestać? To nowe ubranie wygląda tak dobrze, że mogę też zmienić cały swój wizerunek. To robimy go na Mirona. Uwaga, uwaga. No, to tak. Miron ma bródkę. Taką. Dobrze, i teraz dobierzemy do tego włosy. O, coś takiego ma Miron na głowie zazwyczaj. Ale tutaj taki Don Armando, taki, nie? Tu taki buntownik. O! Ludzka szczotka. Wiking. Podbije twoją krainę! To jak na Mirona, to te włosy. O, jaki piękny teraz. Prawie jak Miron. Chyba, że mu zrobimy takie łyse włosy. To moje miasto, moja dzielnica. O, tutaj taki Julio, patrz. Albo makaron na głowie. To zostaw te, o. Te, tak, te, nie, te co były, te, te co, tak. Tutaj, niech będzie piękny Don Mirono. To czekaj, bo jeszcze musimy tak, wiesz. Okulary pasujące do całego odzienia. I uwaga, uwaga, jeszcze coś dorzucimy. Tu może brwi mu zmienię. Na takie bardziej krzaczaste, żeby było tak bardziej po męsku. O, tu nie ma biżuterii. No dobrze. Czekaj, zrobimy mu jeszcze tak. Bo on jest emo teraz. Dziewczyna rzuciła. Okej. Okay. I eyeliner. Pięknie. Wygląda idealnie. Myślę, że Natalia będzie zachwycona i się z nim chętnie umówi. Teraz, gdy wyglądam tak świeżo, zaproszę Natalię do parku przy urwisku. A jak mi da kosza, to ją zrzucę. Dobra, to... gdzieś tu był telefon. A nie, to było pod te chyba. Zadzwoń. A, widzisz, jak się ładnie uczę. Do Sima.
dał mu odklikaj plumkanie. Odklikam mu plumkanie. Włosy na paździocha? Nie, ja bym tego nie zniosła. Aj, Sahara. Nie, nie zniosłabym tego. Ja pamiętaj, że ja będę musiała na to patrzeć, a wy zawsze możecie wyłączyć. O, taki Johnny Depp czy coś. Tak, taki Johnny Depp ze stadionu. Natalia Zdobycz się nazywa. O, matko. Zaproś? Mhm. Ale to chyba zaprosisz do siebie. No właśnie, ja chciałam z nią na randkę. Miło ci widzieć, zawsze zaraz będę. A to możesz chyba z nią wtedy... Tak, chyba tak. Popatrz, ja mam tyle hajsu i nie mam samochodu. Jak do tego doszło? Ale to tu obok będziesz pewnie mogła sobie wstawić. Może się zmieści. Nadchodzi! O, ktoś mi gratuluje, że pięknie gram. Dag, dag. Pozdrawiamy Dayfalla i Sandy bardzo serdecznie, a wy zaraz zobaczycie dlaczego. Skończ, że plumkać. Kup limuzynę jak jest, zaraz zobaczę. Aha. Aha. Schlebiaj. Pomazuj tam, od razu ją zmacam, ledwo przyszła i tam wiesz, pełna kulturka. Wypnij się! O, patrz, ona na mnie leci. O, to takie urocze. Nawet gdy zabije ją, to jest bogaty, więc prawnik go uratuje. Dokładnie. Gdzieś tu powinno być, zapytaj, czy pójdziesz ze mną na randkę, tylko nie pamiętam, gdzie to jest. Wypędź, zabawiaj, pożegnaj, baw się, rozmawiaj, obejmij. A gdzie jest idź ze mną na randkę? Ale jak zadzwonisz po taksówkę, to pewnie będziesz mogła pojechać z Simem. Ale to wtedy nie będzie oznaczone jako randka. A. To czekaj, to wypędź. Nie no, dobra. Pomasuj ją jeszcze raz. Poflirtuj. Słodkie słówka. Obejmij przyjaźnie. I już frędzą. Nie no, nie będzie tak źle. Baw się, łaskotki. I co tu mamy dalej? Rozmawiaj, pożegnaj się z wszyscy. Pa, pa. I teraz ja jeszcze inaczej zadzwonię. Teraz zrobię dobrze. Zadzwoń. I może wezwij taksówkę albo transport. I wtedy będzie zaproś kogoś tam gdzieś na randkę. Nie, zaproś Sima na parcelę publiczną. To spróbujemy, czy to zadziała. O! No i jedziemy. Gdzie ja mam zabrać? Na jakieś urwisko. Park przy urwisku. Jest. Wsiadaj, bo zaraz będzie, że czeka na ciebie i się obrazi. A, już było, zapytaj. O, widzisz, smutna foka. No to zmaściłam. Wygonię cię tylko po to, żeby zaprosić jeszcze raz. Dokładnie. Ale tego, jak przebiegnie randka, dowiecie się w następnym odcinku. Co jej jest? Nie wiem, ale mam nadzieję, że nie cierpi na żadną chorobę, która była w bagiecie. Tak to trochę wygląda, może ma owsiki jakieś. Drapie się w tyłek i ten, bo ją swędzi, słuchaj. Już ją swędzi na mój widok, tak. Dokładnie. Także YouTuby pamiętają, że raz lama, zawsze lama, ze mną był Miron. Byłem. Były czatełki. I co? I do następnych odcinków. Trzymajcie się i cześć! Cześć.